teraz, szanowni państwo, zapraszam na scenę pana Andrzeja Nowakowskiego, prezydenta miasta Płocka. Panie prezydencie, proszę o zabranie głosu. Kochani burczanie, drodzy goście naszego stołecznego książęcego miasta. Wybaczcie ten głos, ale wracam z Orlen Areny. Niestety, tym razem przegraliśmy. Tym razem, ale przyszły rok będzie nasz. Na pewno. Więc jeszcze raz, kochani Płoczanie i drodzy goście naszego stołecznego książęcego Płocka. My, Płoczanie, jesteśmy dumni z naszego miasta. Jesteśmy dumni z jego historii. Dumni z płockiej katedry, w której pochowani są władcy polscy Herman i Krzywousty. Jesteśmy dumni, że właśnie tutaj zginął Padlewski, ostatni dyktator, dowódca powstania styczniowego. Jesteśmy dumni z naszej historii, którą tworzą i Temerson, i Broniewski, i ksiądz Lasowski. I właśnie dlatego już po raz 21 mam tę przyjemność jako prezydent miasta przywitać was wszystkich w wyjątkowym płockim amfiteatrze na cudownym płockim Duńskim Wzgórzu i rozpocząć 21 dni historii Płocka. Bardzo dziękujemy panie prezydencie. Ja dodam, że będzie pan gospodarzem tej sceny przez dobre 40 minut, także proszę o pozostanie razem z nami. Szanowni państwo, tradycją Dni Historii Płocka jest uroczyste przekazanie kluczy do bram miasta. W tym roku klucze otrzymują najmłodsi jubilaci. Jak już wspomniałem wcześniej, to Płocka Drużyna Kłusznicza, która w tym roku jest także organizatorem 23. Mistrzostw Polski w strzelaniu z kuszy historycznej. Proszę pana prezydenta o przekazanie kluczy do bram miasta trzem kłusznikom: Bogdanowi Turkowi, Krzysztofowi Buczkowskiemu i Stanisławowi Czylewiczowi. Przekazuję dziś ten symboliczny klucz do bram książęcego stołecznego miasta Płocka. Wam, kłusznikom i rycerzom, strażnikom tradycji, pragnąc w ten sposób wyrazić uznanie oraz szacunek dla wielkości ideałów i tradycji rycerskiej. Panie prezydencie, drodzy Płoczanie, przyjęcie klucza do bram miasta jest dla nas wielkim zaszczytem, ale także zobowiązaniem do dalszych działań dla dobra miasta i jego mieszkańców. Z godnością będziemy czynić honory gospodarza i wypełniać obowiązki podczas Dni Historii Płocka. A teraz, szanowni państwo, przed nami ceremonia wręczenia zaszczytnego tytułu Płocczanina 2012 roku. Inicjatorem tego plebiscytu jest Gazeta Wyborcza Płock. Zapraszam więc na scenę panią redaktor Annę Lewandowską. Kapituła pod przewodnictwem prezydenta miasta Płocka, pana Andrzeja Nowakowskiego, wyłoniła
następujących 6 kandydatów. Ksiądz Stefan Cegłowski. Strażnik Płockiej Historii, dyrektor Muzeum Diecezjalnego. W ubiegłym roku pozyskał wsparcie finansowe PERN-u i udało mu się godnie wyeksponować w opactwie pobenedyktyńskim jeden z najcenniejszych rękopisów w Polsce i zarazem świadectwo historii miasta, liczącą blisko 900 lat Biblię Płocką. Bez zaangażowania i uporu księdza Cegłowskiego Płoczanie nie mogli jej wybijać i w prosty, nowoczesny sposób dowiadywać się o jej losy. Pancerną gablotę, w której spoczęła w Muzeum Diecezjalnym, uzupełnia kiosk multimedialny z ekranem dotykowym i barwne plansze ukazujące fragmenty Biblii Płockiej. Ksiądz Stefan Cegłowski. Pan Maciej Kulas. Płoczanin, współpomysłodawca, organizator i komandor zlotu Mercedesem po Wiśle. W 2012 roku odbyła się dwutygodniowa, panie Macieju, 9. edycja imprezy. Była ona szczególnie udana, a tłumy płoczan podziwiały niezwykłe pojazdy na starym rynku. W Płocku pojawiło się około 60 zabytkowych i klasycznych Mercedesów. Impreza promuje Płock wśród uczestników z całego kraju, którzy byli i są pod wrażeniem samej organizacji, jak i walorów Płocka. W programie jest parada ulicami, zwiedzanie Płocka lub okolicy, a w ubiegłym roku został zorganizowany spływ aut pogrobnych Choczyn koło Mochowa. Pan Maciej Kulaski. Ja mam nadzieję, panie Macieju, że Mercedesy nie spłynęły do Gdańska. Zostały. Po spływie. Pan Szymon Marciniak, płotczanin, który jest jednym z najlepszych polskich sędziów piłki nożnej młodego pokolenia. Od 2009 roku regularnie sędziuje mecze T-Mobile Ekstraklasy i spotkania międzynarodowe. W 2012 roku był arbitrem m.in. podczas spotkania eliminacji Mistrzostw Świata 2014 Portugalia-Azerbejdżan, a także w wielu meczach Ligi Europejskiej. W swoich relacjach komentatorzy sportowi bardzo często podkreślali profesjonalizm sędziego z Płocka. W rodzinnym mieście bardzo chętnie sędziuje i jest rozjemcą nawet w meczach na płockich Orlikach, a także prowadzi spotkania piłkarskie płotczan podczas wielu turniejów. Pan Szymon Marciniak. Pan Jarosław Wanecki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, żywcem wyjęty z opowieści o przedwojennych lekarzach, społecznikach. Wielki miłośnik sceny, od niedawna prezes Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. Towarzystwo zrobiło wszystko, aby w ubiegłym roku obchody 200-lecia Płockiego Teatru wypadły imponująco. Organizowali spotkania w szkołach, wieczory szekspirowskie. Wanecki pisał przez cały rok publikowany na łamach Gazety Wyborczej artykuły. O fascynacjach historii naszej sceny. Rok później przyjaciele teatru nie składają broni. Właśnie ruszyli z cyklem spotkań. Teatr uczy nas żyć. Pan Jarosław Wanecki. Ja wiem, że Jarka nie ma. Powody osobiste zatrzymały go niestety w domu. Ale oczywiście brawo. I szanowni państwo, dwójka kandydatów zbiorowych. To piłkarze ręczni w reprezentacji Polski. 4 szczypiorczmistów Orlen Wisły. Adam Wiśniewski, Kamil Syprzak, Zbigniew Kwiatkowski i Marcin Michary. Godnie reprezentowali, brawa. Godnie reprezentowali barwy Polski podczas Mistrzostw Europy w Serbii w 2012 roku. Wszyscy do dziś wspominają fantastyczne parady Marcina Micharego w meczu z Danią wygranym 27-26, czy też piękne bramki Adama Wiśniewskiego. Ten ostatni był drugim najlepszym strzelcem podczas meczu ze Szwecją, w którym nasza reprezentacja po fantastycznej walce odrobiła 11 bramek straty i zremisowała 29-29. Choć Polska zajęła wówczas 9. miejsce w turnieju, to Płoczanie byli wymieniani jako jedni z tych, którzy nie zawiedli. Czwórki naszych piłkarzy chyba nie ma też wśród nas, ale to jest chyba nieobecność wielce usprawiedliwiona, jak pan prezydent wcześniej powiedział,
mają, czy są chwile po meczu, prawda? I odbierają medale, no tak. Srebrne. Stowarzyszenie Synagoga Płocka. Trudno wymienić wszystkich członków stowarzyszenia, bardzo łatwo natomiast wskazać ich dzieło. To Muzeum Żydów Mazowieckich. Trzeba było ogromnie dużo wyobraźni i zaangażowania, aby w zrujnowanym budynku dawnej bożnicy stworzyć nowoczesną instytucję, pamiątkę po naszych dawnych sąsiadach. Pracując społecznie z wielką determinacją, członkowie stowarzyszenia przekonali do swej idei władze miasta, przygotowali projekty i poprowadzili budowę, zakończoną pod koniec ubiegłego roku. A tego dokonali prezes stowarzyszenia Jerzy Janiak oraz zastępcy Konrad Jaskuła i Roman Góralski. Niestety też panów nie ma z nami, bowiem sprawy osobiste zatrzymały ich gdzie indziej. A zatem przyszedł czas na wręczenie nominacji. Bardzo proszę, panie prezydencie oraz pani redaktor, o wręczenie drewnianej statuetki Bolesława III Krzywoustego. Gratulujemy. Wszystkich państwa prosimy o pozostanie. To były na razie nominacje. Nie wiemy jeszcze jednak, kto ze wszystkich wymienionych zdobył ten zaszczytny tytuł. Poproszę teraz panią redaktor o przekazanie protokołu pani Hannie Witt-Paszta, która w poprzedniej edycji plebiscytu otrzymała tytuł Płocczanina roku 2011. Panie, bardzo proszę. Proszę państwa, z wielkim wzruszeniem, większym może niż w zeszłym roku, kiedy nie zdążyłam się właściwie ucieszyć z zaskoczenia z tego tytułu, odczytam zaraz nazwisko osoby, która po mnie przejmie. Jest to pewnością mężczyzna, bo w tym roku są sami panowie nominowani. Tak wypadło. A więc tytuł Płocczanina roku 2012. Płocczaninem roku zostaje pan Maciej Kulas. Szanowni państwo, pan Maciej Kulas otrzymał z rąk pana prezydenta srebrną statuetkę Bolesława Krzywoustego, która jest rzeczywistą nagrodą dla Płocczanina roku 2012. Gratulujemy. Nie wiem, czy zechce pan parę słów o tych Mercedesach. Spróbuję stać na palcach. To może do mojego. Pan prezydent jest wyższy, ja pewnie niższy. Szanowni państwo, szanowny panie prezydencie, nie jestem dobrym mówcą w takich pomysłach. Wszystkich bardzo przyjemnie. Dziękuję.
prawdziwe łzy. Spróbuję tak złapać oddech i taka myśl na gorąco. W życiu zdarzyło się tak, że mogłem być napływowym warszawiakiem, były inne pokusy. Inne pokusy, mogły być emigrantem, no jednak zwyciężyło to, że zdecydowałem, że zostaję w Płocku. I tak trzeba, w domu najlepiej. Myślę, że Państwo się do mnie zgodzą. Dziękuję. Jeszcze raz gratulujemy panu. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. Pana prezydenta jeszcze prosimy o pozostanie. Państwu bardzo dziękujemy.